Cześć, witam Was w 16 odcinku Happy Hands One Vlog. Telenowela na temat nadkola od strony pasażera dobiega końca. W tym odcinku boruję wierce, szlifuję, spawam, konserwuję nadkole, już stricte nadkole od strony pasażera, czyli już nie będzie dziury i nie będzie wiało mi po kostkach. Więc zapraszam Was do oglądania, natomiast zanim przejdziemy do tego materiału, tych prac, chciałem Wam polecić, wszyscy, którzy jesteście z okolic, znaczy no ze Śląska, z Zagłębia, dokładnie okolic Będzina, chciałem Wam polecić mechanika Daniela, którego właściwie dotąd nigdy nie znałem, nie widziałem, do którego dano mi namiar na Facebooku, na jednej z grup, jako do człowieka, który zajmuje się samochodami, naprawia je pod kątem mechanicznym, blacharskim i tak dalej, i tak dalej. Szukałem od jakiegoś czasu, właściwie od momentu zakupu samochodu, szukałem mechanika godnego polecenia. Szukałem osoby, która rzetelnie zajmie się moim samochodem, ewentualnie miejsca, w którym będę mógł sam wykonywać jakieś naprawy mechaniczne, bo nic się na tym totalnie nie znam. Boję się tego sam tykać. A wiadomo, każdy samochód, nie tylko blacharsko, ale mechanicznie wymaga pewnych napraw. I takim miejscem, taką osobą, która zaoferowała mi swoją pomoc w sposób bezinteresowny, jest Daniel. Daniel, który w moim odczuciu jest osobą wiarygodną, godną polecenia, która zna się na swojej pracy i która wierzy w to, że rzetelnie wykonuje swoją pracę, czyli naprawia samochody osób, które tego potrzebują. Więc film o tym, jak naprawiałem, co robiłem przy swoim łaciatym, to będzie osobno jakiś odcinek, natomiast on się pojawi z poślizgiem, bo jeszcze jest materiał z części tych blacharskich, które wykonywałem. Natomiast już dzisiaj chciałem Wam polecić Daniela, ponieważ moje wewnętrzne poczucie tego wymaga, żeby o nim wspomnieć, bo bardzo mi pomógł. Wydaje mi się dobrym człowiekiem, po prostu miłym, serdecznym, dobrym człowiekiem, który nie zdziera na osobach niewiedzących, nie mających pojęcia o mechanice, a moje doświadczenie niestety wieloletnie z mechanikami jest takie, że albo coś naprawili, a przy okazji coś zepsuli, ewentualnie ich prowizja na częściach, które zostały wymienione w samochodzie, to był jakiś kosmos, mimo że kupują części zazwyczaj po rabatach, to i tak naliczali sobie takie jakieś procenty do tych cen, że idąc z ulicy do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego, ja te części kupiłbym dużo taniej. Więc Daniel, dziękuję Ci. Tak jak mówię, odcinek na temat tych prac będzie osobny, ale już chcę Wam powiedzieć, że jest taki Daniel, który w moim odczuciu rzetelnie zajmie się Waszym samochodem. Namiary na Daniela no zapewne się pojawiły już tutaj na ekranie. Będą też w opisie filmu bardziej szczegółowe namiary na Daniela, więc kontaktujcie się z nim, dzwońcie do niego, umawiajcie się. Mnie bardzo pomógł i chcę mu pomóc, mówiąc o tym. Zapraszam Was na film. 16 odcinek oddaję Wasze oczy, uszy, ręce, zmysły.
płynnie przeszliśmy do nadkola od wewnętrznej strony. Tak to wygląda. Pierwsza blacha. Tu jest druga blacha. Spawy, mimo że jest masa bitumiczna, można by to zostawić, spać spokojnie, ale się okazuje, że pod spodem ta masa już nie trzyma, jest przepalona. Pamiętajcie, żeby ja tu zrobiłem błąd, nie wyczyściłem do tej wysokości, gdzie tak naprawdę była linia spawów. Nie po czym mnie to się pali. Tak wygląda to, co zrobiłem. Strach to pokazywać ludziom. Koń by się uśmiał. Po tym dzisiejszym dniu spawania dochodzę do wniosku, że nie umiem spawać. Ale z drugiej strony sobie myślę, że czy kiedyś się może nauczę. No, po 3 miesiącach prób. Trudno, żebym spawał jak profesjonalista. Pociesza mnie fakt, że jak to dobrze zakonserwuję, to i tak to będzie przykryte podłogą, więc nikogo razić w oczy nie będzie. Tak naprawdę to i podejście tu jest bezsensowne. Ciężko mi jest zdemontować tą belkę, ponieważ te śruby nie chcą puścić. Tak naprawdę to ułatwiłbym sobie pracę, jakbym to wyciął o gdzieś taki kawałek,
To jest zdrowe, no po jakiego grzyba mam to ciąć. Więc wygląda jak wygląda. Mistrzem spawania nie jestem i za takiego się nie uważam, ale... Ale jest to pospawane, trzyma się. Tutaj dorobiłem jeszcze taką blachę, drugą grubszą. Ważne, żeby to dobrze zakonserwować, ważne, żeby, tak mi się wydaje, dobrze to tutaj zabezpieczyć. I tyle. I tyle. Pokażę jeszcze wam drugą stronę. Druga strona. Tu jeszcze chwytałem, więc zaraz to wyczyszczę i daję R-stopa na konserwację. R-stop, a później podkład epoksydowy. Dzisiaj zrobiło się trochę cieplej, więc to jest dobry moment, żeby pouszczelniać to, co spawywałem. Tutaj to nadkole, no i te tyły wszystkie. Tak wygląda ten element już po malowaniu. Hammerride'em. No, chodziło przede wszystkim o to, aby tą masę uszczelniającą zamalować, żeby ona nie była odkryta. No, jest to trochę już przybrudzone, bo jeszcze w międzyczasie jeździłem tym autem, ale jest to zabezpieczone. Myślę, że jakaś konserwacja i tak na to pójdzie. Ważne, żeby teraz zimną rósł, jakieś takie deszcze, no to już nie działały. W 16 odcinku to już wszystko, co dla was przygotowałem. Dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Dziękuję wam za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, które dotychczas uczyniliście. Jeżeli macie ochotę, piszcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, kto jeszcze tego nie zrobił. Dodaje mi to siły motywuje mnie do tego, żeby nagrywać te rzeczy, które tutaj robię przy tym samochodzie, bo mam nadzieję, że komuś może to się też przyda przy jego pracach jakichś tam takich warsztatowych. Jest 50 subskrybentów, bardzo wam dziękuję. Mam też sygnały od was, że też jak działacie przy swoich samochodach, to czasem wam się nie chce, nie macie motywacji albo po prostu zniechęcacie się. Ja mam to samo, wierzcie mi, rano wstaję, sobie myślę, kurde, ale mi się nie chce, albo Boże, znowu tam muszę grzebać, albo czy dam radę. Natomiast satysfakcja z wykonanej pracy jest ogromna i to właśnie zawsze mnie motywuje do działania. Wychodzę z założenia, że nie patrzę na samochód w sposób globalny, co jeszcze mam zrobić, co na mnie jeszcze czeka. Staram się wycinkami naprawiać ten auto, skupiać się na konkretnym elemencie i nie myśleć o tym, co mnie jeszcze czeka. Bo wierzę, że kiedyś nastąpi taki dzień, że postawi się tą ostatnią kropeczkę nad i, to auto już nie będzie wymagało tak dużego dopieszczania. Więc tak, dzięki za oglądanie. Życzę wam wytrwałości w swoich pracach przy aucie. Nie poddawajcie się. Satysfakcja z wykonanej własnej roboty, myślę, że wynagradza wszystko. Nie mówiąc o tym, że zawsze się czegoś uczymy przy tym. No i co? Niech to będzie dla was dobry tydzień. Aha, zapraszam was do swojego sklepu Happy Hands Homemade, gdzie możecie nabyć biżuterię ręcznie wykonaną przeze mnie z pestek. Jest to biżuteria naturalna. Jeżeli szukacie pomysłu na oryginalny, wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby, wbijajcie do Happy Hands Homemade. Tam też linki są na dole. Ponieważ znajdziecie tam coś, co jest wyjątkowe,
co jest robione z sercem, w co wkładam dużo energii i pozytywnej energii i serducha, więc jeżeli macie ochotę, zapraszam do sklepu, a też zysk, jak gdyby z tego zysk. No, to, co uda mi się sprzedać, to są jakiś zastrzyk finansowy też do tych moich prac przy samochodzie. Jak widzicie, no, znowu mi się chociażby przewrócił statyw, poszła ramka do mocowania telefonu, no, jakieś groszowe rzeczy, ale zawsze ten zastrzyk finansowy no, wspomaga mnie ulepszaniu sobie pracy tutaj przy samochodzie. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczyska. Na razie.